jesteśmy na stanowisku Feniksa. Na tych skrzynkach leżą nowe produkty Feniksa wypuszczone na ten rok. Pokażemy Wam w zasadzie wszystkie, bo tu nie ma jakiejś filozofii. To jest największy klocek. Posiada dwa tryby światła, tak? Czyli jedna dioda w trybie skupionym. Staram się Wam pokazać na ścianie, możesz? Jedna dioda w trybie skupionym, maksymalnie 1000 lumenów oraz diody w trybie światła rozproszonego. I tu mamy, słuchajcie, 11000 lumenów. Wariactwo. Wariactwo, jeżeli chodzi o moc światła, ale i o wagę i o ciężar. Po prostu jest wielka i ciężka, raczej jako taki szperacz do samochodu niż do użytku edecowego. Zasilana jest czterema akumulatorami 18650. Słuchajcie, nowomoda nastała, nie wiem, to u wielu producentów zaczyna się pojawiać. Bardzo dziwna kolorystyka. Natomiast ta latareczka, słuchajcie, to jest 650 lumenów. Słuchajcie. O. 650 lumenów, zasilana jest akumulatorem 16340 i jest naprawdę maciupeńka. Kolejną propozycją jest latarka, nie wiem czy ona w ogóle świeci, jej światło regulujemy poprzez obrót pierścienia. Niestety w takim ogólnym feelingu jest bardzo lipna, szczerze mówiąc. Zasilana czterema bateriami AA, płaska rękojeść, duża i powiem Wam szczerze, że to akurat mi się zupełnie nie podoba. Jakieś ma taki, słuchajcie, wygląd i odczucie w wykonaniu badziewia. Nie wiem dlaczego. Akurat ta sztuka, nie? Następna latarka. Dobra, już załapałem. Słuchajcie, to jest latarka, która jest tylko i wyłącznie jak gdyby świeci takim latarka operacyjna, tak? Znaczy nie da się jej włączyć na stałe, ona się świeci tylko po naciśnięciu guzika. O ile się nie mylę, nie da się włączyć na stałe. Chyba, że się zepsuła. Akumulator 18650, maksymalna moc 1000 lumenów. Najbardziej taka edecowa latarka, tak? Zdejmowany klips, ale możliwość montażu tylko w jedną stronę na klipsie. Mamy tutaj, o, proszę bardzo, to jest najmocniejszy tryb światła. To jest 1500 lumenów, zasilana jest jednym akumulatorem 18650 i wielkością jest ciutę mniejsza od Olighta S2 Baton. I słuchajcie, najśmieszniejsza rzecz, mikrolatarka ładowana z USB. Czekajcie, włączymy sobie ją. O, może tu pokażę, bo będzie łatwiej. Ta latarka ma maksymalnie 300 lumenów, co jest i tak bardzo dużą ilością światła. Tak, ładowana jest z USB, więc akumulator jest 100 mW, tak? Taka do kluczyków, nie? Do kluczyków do samochodu. Bardzo, bardzo, bardzo fajna latarka. Chociaż mnie osobiście najbardziej przypada w tym momencie ten model. To jest powtórzenie jak gdyby modeli, które są dostępne i które są możliwe do kupienia i do takiego edycowego noszenia, tak? W komplecie jest ładowarka i ta ładowarka jest podłączona tutaj, tak? Czyli z tej strony mamy guzik, a z tej strony mamy podłączoną magnetycznie ładowarkę. Nie podoba mi się to rozwiązanie. Wolę ładowarki USB uniwersalne, żeby nie nosić oddzielnego kabelka, nie nosić oddzielnych cudów. To nie ma w ogóle gniazda ładowania, no to jest na 4AA, natomiast ta wielka latarka również ma normalny, standardowy port ładowania i może służyć za powerbank, dlatego że ma wyjście normalne USB i można z niej zrobić sobie powerbank. Wszystko w temacie. Thank you. Thank you.